Cześć, witajcie. Cześć. Spotykamy się w naszym słowniczku przy literze G. A G to G, P, R, S. Tak, G, P, R, S. Mówiliśmy niedawno o Edge'u, że to taki ostateczna faza G, P, R, S-u. Tak. I obiecaliśmy, że powiemy o G, P, R, S-ie jako takim, co to było, bo w tym momencie no, można powiedzieć, że już było, bo jeżeli ktoś używa to raczej Edge'a, a czysty G, P, R, S, to chyba już nie egzystuje w przyrodzie. Zdarza się. Powiem ci, że znam miejsca, gdzie jeszcze G się wyświetla na ekranie. Poważnie? Wtedy tak. Wtedy to była rewolucja, słuchajcie. Tak. Pojawił się taki No, można już powiedzieć internet w telefonie. Znaczy wiesz, to była rewolucja z tego punktu widzenia, że całkowicie zmieniła się filozofia naliczania opłat za korzystanie z internetu. Otóż to. Poprzednio internet, no pomijam to, że miał obłędną prędkość 9600 bitów na sekundę, czyli niecały kilobajt na sekundę, tak sobie uświadomcie. To był liczony od czasu połączenia, czyli po prostu jeżeli chcieliśmy skorzystać z połączenia, to trzeba było zadzwonić na odpowiedni numer i dopóki wisieliśmy, to tak. Nie wiem, czy pamiętacie, to nas cykało. Internet w domach też tak. Na początku w ten sposób działał, nawet kiedy zrobiliśmy odcinek o modemach, to sobie możecie obejrzeć. No i tu w telefonach było analogicznie. Nie dość, że wolno, to jeszcze płaciliśmy za czas. Wiadomo, że no, wolne łącze, więc... No to było dla desperatów, się... którzy już naprawdę musieli. Dla biznesu, no umówmy się, na biznes jak potrzebował maila z fakturą pociągnąć, to pociągnął, tak? Tylko to trwało kupę czasu i kupę kasy kosztowało. A GPRS wprowadził zupełnie nową jakość i to w zasadzie, co znamy obecnie, bo teraz kupujemy paczkę danych i mamy tam na przykład 5 giga w abonamencie, tak, 10, 20. Tak, ja bym powiedział... Szczęśliwi mają no limit. Ja bym powiedział, że tak naprawdę to była rewolucja, która się dokonała. Od tej pory to jest tylko szybciej po prostu. Tak, bo zmienił się sposób jakby płacenia za to i korzystania. Przestaliśmy płacić za czas, tylko za to, ile faktycznie danych wysłaliśmy. Co najważniejsze, telefon mógł być cały czas online. Coś, co było absolutnie niemożliwe w poprzednim standardzie. No bo jeżeli byliśmy online, to nie dość, że nam po prostu licznik cykał za każdą minutę, to jeszcze to po prostu zajęta dzwonić, była linia. Tak, był telefon zajęty. Tu jakby można było dzwonić, a w tym samym czasie telefon był w stanie pykać danymi. Tak, mógł sobie coś tam ściągać, mógł sobie pobierać, na przykład MMS-y dociągać. Maile, cokolwiek. No. Tak, różne rzeczy mógł robić. Ja bym zaryzykował, że tak naprawdę wszystko to, co w tej chwili robimy na telefonach, dałoby się zrobić na GPRS-ie, tylko że wolniej, po prostu tak. Trwałoby to upierdliwie powoli. Natomiast to była naprawdę gigantyczna rewolucja, bo tak naprawdę przewróciła wszystko do góry nogami. Myślę, że gdyby nie było GPRS-u, nie byłoby smartfonów, bo jakby... No nie, no sens. Smartfon bez internetu nie ma zupełnie sensu i no wtedy to się dopiero zaczynała ta rewolucja, tak? Zmieniliśmy sposób jakby korzystania z internetu w telefonie. Pojawił się WAP, czyli prosty telefon, przystosowany właśnie do tych prędkości, jakie GPRS oferował. Po prostu te strony były lekkie i one się szybciej ładowały. Nie trwało to zbyt tak, długo. Dawało się z tego dosyć komfortowo korzystać dzięki właśnie uproszczeniu tego internetu. No w WAP-ie też zrobiliśmy film, sobie możecie obejrzeć. Natomiast no tak naprawdę teraz w zasadzie używamy internetu w telefonach w ten sam sposób, tylko no jest szybszy, tak? Tak, no ale to wiesz, to jest podobna ewolucja, jak się w domowym internecie wykonała. Jak się kiedyś wisiało na modemie, tak. To też te strony były, jakie były, a jak siedzimy na światłowodzie, to one są no inne, nie? Mm-hmm. I dlatego GPRS chociażby, no to chociaż tak jak mówisz, jeszcze gdzieniegdzie sobie żyje, nie tak, został Edge'em przykryty. Tam, gdzie faktycznie nie ma zasięgu, no naprawdę w ekstremalnych, ale znam takie miejsca. No na dobra. Pod Koluszkami takie miejsce znam, gdzie G po prostu jest. Powinniśmy takie tablice. Jak chcesz zobaczyć, jak działa GPRS, to jedź do Koluszek. Pod Koluszki. Tam jest taka dziura faktycznie. Czasem złapie Edge'a, ale ten zasięg no, taki jest, jaki jest. No, trójkąt bermudzki po prostu. Tak. No to dziwne, że wiesz, że do... No coś wiesz... Może akurat tam jest doskonale pośrodku niczego między kilkoma wsiami, więc może po prostu tak wyszło. We wsiach jest zasięg oczywiście, a tam nie. No dobra, no fajnie. Ale w każdym razie... Takich miejsc pośrodku niczego to pewnie by się jeszcze znalazło. Mnie to dziwi, że wiesz, że Edge'a nie ma, bo w zasadzie to jeżeli jest GPRS, to... Jest jeden kij, nie? A GPRS, no tak jak
mniej więcej właśnie jak Edge, o którym już żeśmy opowiadali, jest wykorzystywany niekoniecznie przez taką typową naszą transmisję danych, jak mamy w takim potocznym naszym rozumieniu, tylko tam lecą jakieś drobne dane z jakichś właśnie telemetrii, z jakichś lotomatów, paczkomatów, innych takich wynalazków. To urządzenia właśnie między innymi korzystają również z tej sieci 2G, czyli właśnie jak to jest w przypadku GPRS-a 2,5G, tak, bo 2,5G, tak to się nazywało. Znaczy, to już nie była 2G, ale jeszcze nie 3G. Znaczy, no umówmy się, że no te wszystkie nazwy typu 2,5, 2,75G to są nazwy marketingowe. Tak. No. Tak, że tak powiem, strict formalnie to jest nadal sieć drugiej generacji. Dokładnie, no to mniej więcej na tej zasadzie jak nasze 5G aktualnie działające, to jest tak naprawdę LTS plusem. No. No. No ale to jest temat na inny odcinek, bo to inne literki wchodzą. Tak, ale już tak, 5G już ruszy, bo już w końcu się no tak, częstotliwości. Ale to dopiero przed nami, a nie jakby teoretycznie powinniśmy to 5G już mieć dawno. No ale dobra, to co? To widzimy się przy kolejnej literce. To do zobaczenia. Cześć.